Cześć, witajcie, witam was z patcha testowego aktualizacji 9.22, gdzie zachodzą duże zmiany w radzieckim drzewku technologicznym. Omówimy krótko to drzewko, czyli główne zmiany w linii do obiekta, do zniszczycieli czołgów z Su-101M1, gdzie obiekt 263 był kiedyś w obecnym, teraz przed aktualizacją jest topową dychą niszczyciela. No, po zmianach wejdzie na 9 z tier, trochę jest nerf parametrów, zastąpi go obiekt 268 wersja 4. Też jest zmiana tutaj w czołgach z średnich, gdzie zwierząt z tyłu prowadziła do przez obiekta 416, obiekt 430 wersja 2 do obiekta 430 jest zmieniona. Teraz do obiekta 430 i do nowej dziś średniej dziesiątki obiekta 430U można, jak widać, przejść przez te 44. Tutaj też jest zmiana w obiekcie 430. Zmiana działa ze 100 mm na 122. Tu też od ISA wychodzi kolejna linia ciężkich czołgów zwierząt z tyłu, czyli ISM, obiekt 705 i obiekt 705A. Więc dzisiaj się zajmiemy omówieniem obiekta nowej dziesiątki ciężkiej radzieckiej, czyli obiekt 705A. No, widać, że załogę dopiero bija się robi, więc dużo nie wymagam od niego. Mam zainstalowany standardowo system naprowadzenia. O dziwo, to zaraz powiem dlaczego. Standardowo dosyłacz, wentylacja, damage średni 650, chuchnięcie, penetracja 256, czas przeładowania może będzie krótki niż 15-27, na razie ja mam, może będzie krótki. 5 stopni opuszczania działa słabo, czas celowania 2 sekundy 39, rozrzut 0,41, damage na minutę 2554, to się może zwiększyć jak będzie bija. Reszta, wytrzymałość tak jak prawie IS-7, nie, to o 40 chyba punktów więcej ma. Tak, o 40 punktów, o 50 punktów więcej. Pancerz, kadłuba, no 170 na przodzie, po bok 100, tyłu 60. Wieża też kosmiczna, bo 330 na tutaj z przodu. 150 na boku i 120 na tyle. No jest to kosmiczny wygląd. Zwierzę z tyłu, pancerz rewelacyjny. Już rozegrałem parę bitew nim, więc no jak stoicie przodem do przeciwnika, no to wiadomo, że tu będzie wchodzić, dolna płyta będzie wchodzić, bok też będzie, jak od boku was zajadą, to wchodzi. Ale jeżeli jest mapa miejska, typowo dla niego miejska, lekki size scrapik odpowiedni, nic nie przebija. Nawet go, zdarzało mi się, że tutaj wszyscy waląc golda, to gold się odbijał. Mobilność do przodu jedzie 40 km na godzinę, no. Zobaczymy, jak to wyjdzie, no. No, zobaczymy. A! I teraz, dobrze, że wracam. Dlaczego mam zainstalowany tutaj ulepszony system naprowadzania? Ponieważ
Miało wygląda jak z obiekta 263 niszczyciela, czyli taka topowa 130. Wręcz przeciwnie, tu jest zamontowana 152 i jest czołg, ten charakteryzuje. WG tak zrobiło, żeby grać na bliski dystans i średni dystans mniej więcej, żeby. Bo ponieważ to działo, rozrzut ma tragiczny. Dlatego mam czas skupiania, też jest dłuższy, jak to wiadomo. Więc zobaczymy. Przejdźmy do bitewki. Zobaczymy, jak bitewka wyjdzie. No trochę sobie poczekamy, bo dużo ludzi jest. Dużo, bardzo dużo ludzi gra. Też czekałem, żeby się zalogować tutaj. No. Stało, no. Zobaczymy, jaka mapa. No, ten, dobra, podoba mi się ta mapa. Dobra, podoba mi się Narta. Jak widać, dużo nie ma. No, wszyscy praktycznie lodówkami widzę, dużo gra. Bardzo mało tych nowych tierów. Z początku wejścia tego patrząc, to dużo ludzi grało, ale teraz to słabo. Jutko. Jesteśmy po tej stronie. Dobra, ja pojadę standardowo w miasto. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, tutaj włożę 20 pocisków zwykłych, 10 golowych. Są to hity. Więc jest to kolejny ciężki czołg z trolem. Bo można policzyć, że trola ma japoński typ 57 Heavy, S100 i chyba wszystkie to mają. S100 typ i teraz ten będzie miał potężnego trola. Nie wiem, jak ta V-ka 7, czy ta ma trola, ale nie wiem, nie jestem. Dobra, jest IMX, jest obiektyw, dobra, pojawili się tu. No i właśnie, to mi się kupę podoba. Proszę bardzo. O Jezu, sidescrap, patrzcie, ja się ustawiłem sidescrapikiem, pa. Pokazuję tylko górny pancerz. Pierwszy strzał fajnie weszedł. Dobra, się wyjść. Ajajajajaj, nie weszło, nie weszło. O, próbuj. Próbuj. A, nie ma szans. Nie ma szans. Tu mi ten koleżka. Ła, F on mnie przebił. Dobra, to na pewno. Było bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Dobra, weszło pod gościnicami. No gościu niestety się źle ustawił, a taki sobie skrapik, no to mu nic nie da. Dwa strzały z damage'em, 1200. Kurde, kurde, tam lodówka. Tu mi wejdzie. Zobaczcie. 2000 już uszkodzeń zablokowanych. Ładnie to wygląda. Trochę ten reload, no co ja zrobię? A się chuj skontował w ostatniej chwili. W ostatniej chwili. No mi się to tu już nie podoba, zaczyna nie podobać, bo przeciwnicy dosyć. Dobra, ładnie za 700! Ładnie weszło za 700. No, podoba mi się, to będzie dobra bitwa, ale na razie przegrywamy. Kurde, wiało mi. Dobra, gordla topornych lata, widzę. Skupiam. Wykańczam. Szkoda mi trochę, dobra. Ja już się ogólnie przerzuciłem na goldowe pociski. No tu mam dosyć. Dobra, obiekt się odbił ode mnie. No gość chyba nie ma pojęcia, że w tej pozycji. W takiej pozycji on mnie nie przebije.
bo dobry kąt jest ostry kąt. Ta F-o, dobra, F-o se strzelił. Ja se podjadę już do przodu. No i robię to samo. A tu, o! Ale panie, no tu to się aż prosił. Te 600 z golda weszło. A, dobra, jestem zgęszony. O, dosyć długo, ale chyba przeładuję, zdążę? Zdążę. Dziwne. Dziwna sytuacja. Bardzo dziwna. Ale dobra. Nie komentuję tego. To było dziwne. Chcę jeszcze sobie damage porobić. No to już za mało damage, no panowie, no kolipo. O. Oczywiście lodówka wyjechała za blok. Blokowała za 500, nie tylko weszło, polosowało słabiutko. 10 sekund jeszcze ładuje, czyli lodu mam. Ale ja tak kurwa do tego nie powiem. A, lodówka jak przypierdzieli. Nie, grill jak przypierdzieli. O. Od swoich jeszcze zablokowałem. No jak widać, to bardzo dobry czołg. Bitewka świetna, wyśmienita. No ale powiem wam, że na zwykłym serwerze ludzie będą mniej trochę tego golda używać, to będzie bardzo dużo dinga. No ja zrobiłem 4333 uszkodzenia, 975 doświadczenia, zarobek, no wyszedł na minusie, bo z golda strzelałem, ale pewnie bym wyszedł na plus, 14 obligacji, fajnie. Co ja dostałem? No stała ściana, wsparcie. Oznaka mistrzowska drugiej klasy, czyli widać, że już poszedł próg wyżej. Snajper, kuloodporny, ręka Boga, brutal. No, pięknie, bardzo mi się podobała ta bitwa. No, więcej bitew nie będę rozgrywał, bo nie ma sensu, jedna bitewka to fajna, wystarczy. Jest to dla mnie. Jak ten czołg wejdzie, nic nie zmienia mu w tych parametrach. Jedynie by mogli mu zmienić czas celowania i rozrzut. Dziękuję bardzo. I przeładowanie. Dziękuję. Taki może wchodzić z tymi poprawionymi parametrami. Może wchodzić dla mnie. To jest wyśmienity czołg. Na pewno będzie w moim garażu. Będę go robił. Więc na pewno będzie jeszcze więcej materiałów z serwera testowego. Będą miały kolejne czołgi, które się pojawią. Więc na dzisiaj to tyle. Zachęcam do komentowania wrażeń z tego zacnego pojazdu, zostawiania łapek w górę, subskrybowania kanału. Do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się.